Cześć, z tej strony Czarownica i przepraszam Was od razu za mój głos, bo chyba jestem trochę chora, ale chciałam dzisiaj Wam poopowiadać o foremkach silikonowych i o odciskach, które się z nich robi. Powiem, że tęsknicie za mną, przynajmniej cześć. Więc dziękuję ślicznie za miłe słowa, przepraszam za mój głos. Chyba chora trochę, faktycznie jestem. Trochę. Ale dzisiaj będziemy gadać o foremkach i o odciskach. Normalnie tutaj w większości wypadków ludzie upychają masę Marty Stewart do odcisków albo masę Fimolite, no bo one są takie leciutkie i tu mam akurat Fimolite. Ale oczywiście nie byłabym sobą, jakbym nie spróbowała czegoś innego, ponieważ no, te masy nie są tanie, umówmy się, a po dwa jest je mega ciężko znaleźć. Na przykład w piątek po południu, albo w sobotę rano. To jest Fimolite. Całkiem niezłe detale ma, ale zobaczcie, one mimo wszystko, jak są na powietrzu, to się wyginają. To tak, żebyście wiedzieli, że trzeba je tam przypłaskać, jak komuś się zależy na tym, żeby było płaskie. Mi nie zależy. Dobra, ale co ja tutaj siedziałam, bo o tym jest film. Byłam w moim sklepie spożywczym, znaczy może już wielobranżowym, bo tam różne szmelc, mydło i powidło się sprzedają. Na wsi, dodajmy. I jest coś takiego jak masa papierowa. Od razu mówię, nie polecam gliny, która wysycha na powietrzu, ponieważ jest ciężka. Ale jeżeli chcecie to do jakichś skrzynek, tego typu rzeczy, to glina też śmiało ujdzie. Zobaczcie, to jest cena tego ustrojstwa. Jakby ktoś chciał wiedzieć, produkuje to SP Jedność w Kraśniku. Jakby ktoś był z Kraśnika, to proszę tam do sklepu firmowego ich kupić tira. I zobaczcie, to też jest lekkie. I zobaczcie, jak to fajnie wychodzi. Niestety powiem Wam, że kurczę, chciałam Wam zrobić porównanie, ale nie mam ni pół takich samych dwóch rzeczy zrobionych. Mam 1500-1900 odcisków, ale nie mam dwóch identycznych. Od razu mówię, że oba wyciski nie były jakoś starannie robione. Może Fimo bardziej, bo do Fimo się przykładałam, bo to były jedne z moich pierwszych odcisków. Natomiast tutaj, że tak powiem, robiłem już na ilość. Linie są faktycznie trochę bardziej poszarpane, ale pytanie, do czego Wam to jest potrzebne? Ja w momencie, kiedy robię jakieś tam stare rzeczy, albo udaję stare, zobaczcie, tu się w ogóle nawet nie starałam, nawet, no weźcie, żeby to jakoś upchnąć porządnie do foremki, tutaj odstają jeszcze jakieś śmieci, no ale weźcie z fokus. Jak na mój gust i porównając jakość do ceny, wychodzi całkiem nieźle, jeszcze może na tym Wam pokażę. To jest taka duża foremka. I tu się przyłożyłam, żeby to w miarę dobrze powpychać i zobaczcie, nie ma tu żadnych postrzępionych rzeczy. Jest to też lekkie i też się wygina, tak samo jak to. Jak się tego nie dociska, tego się nie pilnuje. To można wsadzić do mikrofalówki, bo Fimo ma tam jakieś tam opcje, żeby to wysuszyć. Natomiast to też można spokojnie podgrzać, ponieważ to jest masa papierowa, więc to spokojnie można podgrzać nagrzewnicą i też przyspieszyć trochę proces. Dodatkowo to, no Fimo też ujdzie, ale to się super maluje, bo to jest, masa papierowa jest nawet przystosowana do tego, żeby zwykłą farbą plakatową to malować, więc to po prostu chłonie wszystko, to jest jak papier. Cię tutaj nawet nie docięłam. Też tak samo jak Fimo, gdzie są moje nożyczki jakieś, można to nawet bardziej niż Fimo, bo to jest, tak jak mówię, no papier. Można spokojnie tutaj podocinać wszystkie nierówności i tak dalej. Łamie się tak samo jak Fimo. Fimo może jest ciut bardziej plastyczne, to oddajmy sprawiedliwości. Ale to nie koniec. Ponieważ kupiłam sobie taką fantastyczną ramkę. Znaczy ramkę. Foremkę z kluczami jako ramkę. Te klucze jeszcze jako tako wyszły. Zobaczcie, tu mam ten klucz. To jest chyba ten bez tego ogonka. Albo no wszystko jedno. Któryś z tych. Ten. Bez tego główki. Ale wyciągnąć ten, mój drogi, moi drodzy, to był dramat. Ponieważ to są takie cieniuteńkie, więc w ogóle upchnąć tutaj cokolwiek. A potem to wyciągnąć tak, żeby się nie połamało. Oczywiście ja jestem jeszcze
takie mało ADHD mam, powiedzmy, więc nie mogę zrobić jednego i poczekać, aż się zrobi, tylko napakowałam wszystkie i wyciągając ten, wyginając ramkę, ten się zaczął łamać. Myślałam, że mnie coś trafi. Zastanawiałam się, co tu jeszcze można upchnąć. I zobaczcie, jakie mam fantastyczne klucze. Tararara. Można wszystko wyciągnąć bez żadnego łamania. I co to jest, moi drodzy? To jest lateks uszczelniacz biały z Dragona. Kosztował, żeby was nie ukłamać, 5 albo, nie, 6 albo 7 zł za 165 gramów. I są też takie większej tubce, ale ja chciałam, znaczy w tubce, tym takim, wiecie, do pistoletu. Natomiast ja to chciałam mieć w tubce, bo chyba łatwiej jest tak niż z takim wielkim pistoletem i tak dalej. To jest lateks i jak jeżeli kupujecie takie rzeczy, to weźcie pod uwagę, że żeby to nie był silikon, bo silikon do silikonu zniszczy wam foremkę. Oczywiście od razu mówię, sprawdźcie sobie to najpierw na jakiejś małej foremce. Ja mam takiego maluteńkiego motylka, na którym najpierw sprawdziłam, czy to zadziała, czy mi się nie rozwali. W sensie nie rozwali mi się foremka. Uszczelniaczy jest pełno, natomiast sprawdźcie taki, żeby silikon może być w środku, natomiast żeby to nie był jego główny skład. I tak jak mówię, na własną odpowiedzialność najpierw sobie przetestujcie, żeby nie było zażaleń, że ktoś sobie zepsuł najkochańszą foremkę. Tak, więc to po prostu jest czysty lateks, ponieważ w mojej... co ja mam? Ja mam kastoramę pod domem, tak. Więc moi kastoramie nie posiadali w tubkach nic innego jak to. Więc mówię, dobra, spróbuję. Co więcej, myślałam, że lateks, kurde, że lateks to będzie guma, więc będzie się ciężko malował, ale nie. To jest, słuchajcie, Inca Gold. Czy może farbami byłoby gorzej, tak? No ale nie będę ukrywać, że ja głównie Inca Gold do tego używam. Pewnie też jak się zadżesuje, to też nie powinno być problemu. Są takie uszczelniacze, które mówią jasno, że one są tam, nie wiem, do tynków, do czegoś tam i nawet ma napisane, że można to malować. Natomiast u mnie były tylko w tych wielkich, takich tych tubach, co na dobry początek po A nie chciałam aż tyle tego kupować, bo nie mam co innego do uszczelniania w moim domu, a po B no nadal to jest wygodniejsze. Więc wracając do tematu, to jest taki właśnie klucz pomalowany Inca Gold. No i chytło. I działa. I zobaczcie, odciski mają całkiem niezłe. Całkiem niezłe detale. Znaczy mi tam całkiem, całkiem niezłe. Jak na mój gust to po prostu no, nic do nich nie mam. Oczywiście wiem, są na pewno tacy, którzy używają tylko Marty Stewart albo Fimo, albo jeszcze tam czegoś. I to jest ich święty graal, więc okej. Okay. Natomiast ja chcę wam pokazać, że można też coś innego. I teraz jak to wygląda? Powiem wam, że zdziwiłam się jedną rzeczą i zastanawiam się, czy... Bo to jest na bazie wody, bo to jest napisane tak, że wszystkie narzędzia tam trzeba wodą od razu wypłukać, a potem to tylko można zeskrobać, bo się robi twarde. I zastanawiałam się, czy po prostu nie wycisnąć te kurde trochę tego, bo to jest strasznie ciężko się to wyciska i to jest taka jakby masaż, taka gumka. I zastanawiam się, czy po prostu tego wodą nie rozrzeć, bo nie będę ukrywać, że szukam czegoś, co by się dało tak szpachelką czadersko ponakładać. No ale wyciągamy takiego glutka i powiem wam, że ten glutek na początku swoim, może ja zacznę od czegoś mniej i takiego się trzeba napakować. Ten glutek strasznie się klei i na początku myślałam, że to będzie jakaś porażka, bo ja go tu, a on mi z powrotem do ręki. Natomiast jak go tak trochę uciapracie, to on się zaczyna poddawać i zaczyna współpracować i nie wyłazi z powrotem. No i nie będę ukrywać, tak jak mówiłam, że dalej szukam czegoś, co można byłoby nałożyć po prostu szpachelką, ale to ustrojstwo jest po prostu jak guma do rzucia i po prostu to sobie rozprowadzamy paluchem. Bo szpachelką mi to nie chciało zadziałać. Upycham we wszystkich wnętrzach i to, żeby było śmiesznie, ja to tak mega mocno dociskam po parę razy, właśnie po to, żeby ten odcisk mi ładnie wyszedł i żeby też we wszystkie szczeliny się to ustrojstwo dostało. Od razu sobie zbieram tam, gdzie mam nadmiar. To jest konsystencji gumy do rzucia, ale mówię, nie wiem dlaczego teraz mi jakoś działa, ale na początku miałam tak, że robiłam tak, a ten odcisk szedł mi za moim palcem z powrotem do góry, więc gdyby wam się tak zdarzyło, to się nie stresujcie, bo trzeba go po prostu trochę wytaplać, nie wiem, czy on jest za bardzo klejący, czy...
I tylko tak, z tym nie wiem, jak jest z podgrzewaniem. Nie próbowałam. To po prostu, zwłaszcza te klucze są tak delikatne, że ja po prostu postanowiłam je zostawić w tej foremce i poczekać, aż się to samo wyschnie. I no, widzicie, tu się tak trochę, no, ale to jest guma, jak ciągnę z jednej strony, no to idzie w drugą. O, ja sobie tu wszystkie nierówności od razu, żeby potem się... Co najwyżej można te, to co nadmiar będzie Wam wystawał spoza foremki, w tym wypadku co najwyżej będzie można tylko nożyczkami obciąć. Więc wolałabym uniknąć takiej zabawy. Jak ktoś potrzebuje mieć bardziej gładkie, to sobie to może... Natomiast tutaj nie ma, znaczy może sobie wyrównać, nie? Natomiast tu nie ma takiego problemu, że jak coś Wam się odkształci, będzie nierówne, bo wtedy jest bardzo prosty sposób, bierzecie i wyginacie i przyklejacie, nie? Na klej. I to tam już jest upchnięte. I tutaj też jest spoko, że zobaczcie, jak wkładacie to do tej foremki, możecie sobie to odgiąć. Tutaj patrzcie, nic się już nie łamie, bo tu ten klucz w miarę... Można by go było teraz nawet wyciągnąć, ale w wypadku takiej delikatnej foremki to... A dobra, wyciągnięcie. Wyciągnę Wam tą, natomiast chodzi mi o to, że ta jest tak delikatna, że po prostu zostawiłabym ją, żeby tego nie porwać, aż wyschnie w tej foremce. Ale klucz ten nie jest aż tak skomplikowany, zwłaszcza, że mam go jednego, jedynego tutaj w środku, więc nie ma problemu. Odginamy silikon. Jak ktoś tutaj masowe rzeczy potrzebuje robić, produkcja hurtowa, proszę bardzo. I można sobie zrobić 1500 kluczy i mogą sobie schnąć. Natomiast, o czekajcie, mogę Wam jeszcze zbliżenie zrobić. Tylko jak to się tu robiło? Mogę czy nie mogę? Mogę, tak się robi. Zobacz, i on tutaj jest, on jest cały mokry, z czego można zdeformować i tak dalej. Pokażę Wam detale. No więc myślę, że jest całkiem nieźle. Natomiast jeśli chodzi o tę foremkę i... ten klucz jest najgorszy, ale ponieważ to jest taka gumka, no to ja to wciskam. Nawet sobie to tak lekko rozsuwam, tylko wtedy zaczynam od tego klucza. Mogę sobie to podupychać do każdej dziury tak naprawdę, porozciągać ten materiał. I on w przeciwieństwie do innych, nawet Wam teraz ten kawałek pokażę, zobaczcie. On się od razu pięknie odbił. Więc ten trochę więcej czasu zajmuje i zabawy, żeby go tak upchnąć i porozciągać. Ale powiem Wam, że jestem z tego bardzo zadowolona. Bo później właśnie ani się nie wygina ten silikon w żaden wybitny sposób. Silikon, co ja gadam? Latex, silikon do silikonu nie, bo Wam się sklei. Można to też dopasować do kształtu, na którym chcemy, załóżmy, gdybym chciała obkleić teraz moją super hitkan suszarkę. Nie suszarkę, nagrzewnicę, żeby potem nie było, że ktoś suszarką będzie chciał coś suszyć. Zobaczcie, mogę to spokojnie sobie już po wyschnięciu, jak się namyślę. Ja tak robię, że ja robię sobie hurtem odciski, a potem się zastanawiam, do czego tego użyję. Oczywiście można to urwać, bo to też już spróbowałam. Nie jest to niezniszczalne. Natomiast jeśli chodzi o odkształcenie i dopasowanie tego do dowolnego, do dowolnej krzywizny, nie ma z tym żadnego problemu. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Dajcie znać pod spodem w komentarzach na YouTubie, i czego Wy używacie, bo też z chęcią przetestuję inne rzeczy. Trzymajcie się ciepło i pokażcie swoje foremki, swoje odciski. Pa!